Kolonializm w XIX wieku. Kolonializm jest to polityka niektórych państw, która polegała na tym, żeby inne państwa uzależnić od siebie gospodarczo lub politycznie, przede wszystkim po to, żeby móc z tych innych państw pozyskiwać surowce potrzebne do produkcji przemysłowej. Wiele państw w XIX wieku zabiegało o posiadanie kolonii, dlatego że posiadanie kolonii rodziło wiele korzyści. Jakich? Dowiesz się już niedługo. Oprócz tworzenia kolonii, czyli takich posiadłości zamorskich jakiegoś państwa, tworzono również protektoraty, a więc terytoria uzależnione od innego państwa w sposób polityczny, oraz półkolonie, czyli terytoria uzależnione gospodarczo od innego państwa. Oprócz protektoratów i półkolonii funkcjonowały również obszary o statusie dominium. Dominia to były takie kolonie, które miały dużą dozę autonomii, czyli samodzielności. Te kolonie mogły samodzielnie prowadzić politykę wewnętrzną, jednakże nie posiadały samodzielności w zakresie polityki zagranicznej. Przykładem dominiów brytyjskich w XIX wieku są takie kolonie jak Kanada, Republika Południowej Afryki, zwana wówczas krajem przylądkowym, Australia oraz Nowa Zelandia. Ślad tej zależności kolonialnej Australii i Nowej Zelandii jest obecny do dzisiaj we flagach tych państw, gdzie widzimy Union Jack, czyli flagę brytyjską. Dlaczego doszło do kolonializmu w XIX wieku? Pierwsza przyczyna to jest wzrost ludności Europy, mieszkańców Europy, czyli Europejczyków, czyli eksplozja demograficzna. Zobaczmy, na początku XIX wieku ludność Europy to 187 milionów, natomiast 100 lat później to już 401 milionów, więc większa liczba Europejczyków wiązała się z przeludnieniem i trzeba było tych ludzi gdzieś rozlokować. Ludzie szukali dla siebie pracy, szukali dla siebie miejsca do zamieszkania i mogli znaleźć jedno i drugie właśnie w koloniach. Druga przyczyna to rewolucja przemysłowa. W XIX wieku rozwijał się przemysł, powstawały wielkie fabryki, produkowano coraz więcej i żeby przemysł mógł się rozwijać, trzeba było temu przemysłowi dostarczać surowców. Fabryki potrzebowały surowców do produkcji różnego rodzaju rzeczy. Tych surowców w Europie mamy pewną ilość, jednakże szukano tych surowców również poza Europą, tym bardziej, że pojawiła się szansa na o wiele tańsze ich pozyskanie niż na naszym kontynencie europejskim. Więc zdobywano kolonie, aby czerpać z nich surowce potrzebne fabrykom. Kolejna przyczyna kolonializmu to wpływy militarne, walka o wpływy militarne. Poszczególne mocarstwa chciały zdobyć dla siebie strategiczne miejsca na kuli ziemskiej po to, żeby móc je obsadzić i żeby dzięki nim móc kontrolować ten rejon konkretny, móc zdominować ten obszar lub przejąć wpływ handlowy nad jakimś obszarem. Na przykład takim obszarem strategicznym może być jakaś cieśnina, której przepływanie będzie się wiązało z uiszczeniem opłaty jakiejś, albo zajęcie jakiejś cieśniny w przypadku wojny będzie umożliwiało skuteczną obronę na przykład kolonii czy też kraju. Jeszcze inną przyczyną był imperializm, czyli chęć zdobycia jak największej ilości ziem, chęć narzucenia swojej woli innym państwom, podporządkowania sobie nowych terenów. I tak jak tu widzimy w tym rysunku, poszczególne mocarstwa trzymają jakieś takie worki, prawda, po to, żeby nakryć tymi workami jakieś tutaj ziemie na naszej planecie. Każdy z nich chce zbierać tych ziem do swojego worka jak najwięcej. To jest imperializm. Jeszcze jedną przyczynę możemy sobie tutaj wymienić kolonializmu, to jest misja cywilizacyjna, czyli chęć przekazania mieszkańcom tych biedniejszych rejonów ziemi wtedy, czyli kolonii, przekazania im naszej technologii, technologii świata zachodu, świata europejskiego, podniesienie poziomu życia tychże mieszkańców kolonii, wyleczenie ich z różnych chorób i tak dalej. Tak wyglądała Afryka, jeśli chodzi o mapę polityczną, na początku, powiedzmy, że na początku XIX wieku. Jak widzimy, jest tutaj mało państw, duży jest obszar biały, czyli nie zajęty przez żadne konkretne państwo. Czy to znaczy, że tutaj nikt nie mieszkał? Nie, przeciwnie, tutaj mieszkali ludzie, tylko oni sobie mieszkali na zasadzie wspólnot plemiennych. A tak wygląda ta sama Afryka 100 lat, no nawet nie, 90 lat później. Jak widzimy, nie ma tutaj już białych plam, nie ma tutaj wolnego miejsca.
Dlatego, że w wyniku kolonializmu ta Afryka została po prostu podzielona i poszczególne kraje utworzyły sobie tutaj kolonie. Dlaczego do tego doszło? Doszło dlatego, że zorganizowano w Berlinie konferencję, która miała na celu właśnie podział polityczny Afryki. Tu widzimy obradujących i wisi mapa Afryki. Wymownie tutaj gesty wskazują, nad czym ta debata się odbywa. Inaczej nieco tę konferencję berlińską przedstawiono na tym rysunku. Bardzo obrazowo każdy naród próbuje dla siebie część Afryki uszczknąć. I tu widzimy Belgów, Francuzów, Hiszpanów, Portugalczyków, Włochów, Niemców i Burów, czyli potomków osadników holenderskich w południowej Afryce, Burów. Można też na tą konferencję spojrzeć w taki sposób, że Afryka jest pewnym tortem, pewną nagrodą, którą można podzielić bardziej lub mniej sprawiedliwie pomiędzy tych, którzy są zainteresowani konsumpcją tejże Afryki. Cecil Rhodes był jednym z kolonizatorów Afryki. Marzyło mu się połączenie północnej i południowej części Afryki połączeniem telegraficznym, linią telegraficzną. Chciał on cywilizować tenże kontynent. Takich jak on było wtedy o wiele, wiele więcej. On jest tylko przykładem jednego właśnie z kolonizatorów. Zobaczmy, jak się kształtowały kolonie w XIX wieku. I widzimy tutaj, jak ten kolonializm przebiegał. Tak wyglądał świat w roku 1800, a tak 98 lat później. Cofnę jeszcze. Zobaczmy, ile tutaj jest pustych obszarów, pustych politycznie oczywiście. I jeszcze raz wróćmy 1898 i widzimy, że tych obszarów tutaj już pustych za wiele nie ma. Po prostu zostały rozparcelowane, zajęte przez państwa, które założyły tam swoje kolonie. A konkretnie, gdzie te kolonie, kto miał? No to przyjrzyjmy się. Imperium Brytyjskie i jego kolonie. To jest Wielka Brytania. Wydaje się niepozorny kraj na tle kuli ziemskiej, ale kolonie zgromadził ten kraj ogromne. Kanada, o której już wspominaliśmy, że miała status dominium. W Afryce najważniejsze kolonie to kraj przylądkowy, czyli Republika Południowej Afryki dzisiejsza, Egipt, Sudan, Nigeria. I tutaj mamy jeszcze brytyjską Afrykę Wschodnią. Ona nazywana perłą w koronie brytyjskiej, czyli Indie. I oczywiście Afryka i Nowa Zelandia. Oprócz tego szereg wysp, które do Wielkiej Brytanii wówczas należały. Również tu mamy Gujanę, brytyjską wyspy Bahama, Bermudy i tych wysp tu jest o wiele, wiele więcej. Mówiło się wówczas, że nad Imperium Brytyjskim słońce nigdy nie zachodzi, dlatego że gdybyśmy chcieli podróżować wraz z biegiem słońca, oczywiście pozornym biegiem słońca, to można by cały czas wędrować do kolonii brytyjskiej. W ten sposób można by cały czas być pod światłem słonecznym, czyli nad Imperium Brytyjskim słońce nigdy nie zachodziło w XIX wieku. W zasadzie rządzącą wtedy Wielkiej Brytanii była królowa Wiktoria, dlatego też te czasy drugiej połowy XIX wieku nazywamy epoką wiktoriańską. Jest to epoka wielkiej świetności, można powiedzieć złoty wiek w historii Wielkiej Brytanii. Drugi kraj, Francja. Francja i jej kolonie. Popatrzmy, to przede wszystkim Afryka Północno-Zachodnia z dzisiejszymi krajami takimi jak Maroko, Algieria. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze francuską Afrykę równikową, Madagaskar, francuską część Gujany i mamy jeszcze Indochiny, czyli dzisiejszy Wietnam, który również był kolonią francuską. Oczywiście mamy tutaj jeszcze wyspy, ale te kolonie, które wymieniłem, są najważniejsze do zapamiętania. Niemcy. Niemcy dosyć późno przystąpiły do rywalizacji o kolonie, dlatego że dopiero po zjednoczeniu Niemiec o tym zaczęto myśleć już tak bardziej poważnie. Co udało się Niemcom dla siebie wyszarpać? Togo, Kamerun, tak zwana niemiecka Afryka Wschodnia i niemiecka Afryka Zachodnia. To są kolonie niemieckie w Afryce. Oprócz tego Niemcy zajęli kolonie na Oceanie Spokojnym, zajmując tutaj szereg wysp.
Oczywiście wraz z rozwojem kolonializmu następował rozwój niewolnictwa, dlatego że z Afryki przewożono niewolników do Ameryk Północnej i Południowej, tam ich sprzedawano, jak widzimy, szło to w miliony, tak? Czyli tutaj tych niewolników sprzedawano ogromne ilości. Jeszcze innym skutkiem kolonializmu była zmiana sojuszy międzynarodowych. Pamiętamy, że w XIX wieku, w 1815 roku dokładnie, skończył obradować Kongres Wiedeński, który ustalił pewien porządek polityczny dla Europy. Jednakże walka o kolonię, rywalizacja o nowe ziemie na świecie sprawiła, że ten sojusz, to święte przymierze zawarte po Kongresie Wiedeńskim, tak naprawdę bardzo szybko przestało funkcjonować. Pojawiły się nowe sojusze, pojawiły się nowe układy, nowe porozumienia polityczne, które miały uwzględniać już sytuację właśnie w koloniach, a nie tylko w Europie. Wskutek tego powstały nowe mocarstwa, czyli do tych dawnych europejskich mocarstw, czyli Wielkiej Brytanii, Francji czy Rosji, dołączyły nowe Stany Zjednoczone, Włochy, Niemcy, już mówiłem, po zjednoczeniu i Japonia. Zresztą Włochy też stały się mocarstwem i miały ambicje być mocarstwem kolonialnym po zjednoczeniu. Czyli mamy pojawienie się zupełnie nowych mocarstw na arenie międzynarodowej, które miały ogromne apetyty na zdobycie nowych wpływów, nowych ziem. Z kolei nastąpił też upadek innego dawnego mocarstwa, Chin. Chiny, które przez wiele lat żyły w izolacjonizmie, czyli nie wpuszczały do siebie cudzoziemców, Chińczycy też niekoniecznie byli skorzy do podróżowania po świecie. Ta sytuacja sprawiła, że Chiny, które kiedyś były krajem bardzo dobrze rozwiniętym technologicznie, w XIX wieku okazały się być krajem zacofanym. Inne państwa prześcignęły Chińczyków w ich rozwoju i okazało się, że Chiny w XIX wieku stały się znowu takim jakby tortem do podziału. I tutaj widzimy europejskie mocarstwa, które chcą te Chiny między siebie podzielić. I znowu zadanie dla ciebie, spróbuj zidentyfikować te postaci, która postać odpowiada za które państwo, symbolizuje które państwo. Ta próba podziału Chin, która miała miejsce w XIX wieku, została jeszcze w ten sposób przedstawiona nieco bardziej obrazowo. I drugie zadanie dla ciebie, spróbuj określić, kim jest ta postać, bo z tymi postaciami pójdzie ci pewnie tak samo łatwo jak z tymi tutaj, chociaż nie wszystkie są te same, ale skoro ta postać tutaj jest w ten sposób narysowana, pod tą płachtą z napisem China, to znaczy, że ta postać nie zgadza się na to, co się tutaj dzieje. Spróbuj się domyślić, z jakiego kraju jest ta postać i dlaczego nie jest jej to na rękę, to co się dzieje z Chinami. Ostatecznie do podziału Chin nie doszło, jednakże każdy z tych krajów, które tutaj na tych rysunkach są przedstawione, chciał w Chinach mieć swoje wpływy. Inny skutek kolonializmu to grabież surowców. Jak już wspomniałem, fabryki europejskie, amerykańskie, japońskie czekały na surowce po to, żeby móc rozwijać produkcję przemysłową, i te surowce po prostu zabierano z kolonii, przetransportowywano je do krajów, które miały kolonie. Oczywiście ta sytuacja doprowadziła do wyniszczenia tychże kolonii oraz zubożenia tej ludności, która w koloniach mieszkała. Zresztą ta ludność, jak tutaj widzimy, była wykorzystywana do zarabiania pieniędzy, do pomnażania fortun tych mocarstw kolonialnych. Dosyć bezpardonowo tutaj się z tą sytuacją rozprawił autor tego rysunku. Jeszcze kolejny skutek kolonializmu to wojny kolonialne. Wojny kolonialne toczone przez państwa kolonizujące z mieszkańcami rdzennymi kolonii, czyli z autochtonami, oraz wojny kolonialne toczone pomiędzy na przykład dwoma państwami, które chciały zdobyć jakąś ziemię dla siebie jako kolonię. Czyli na przykład dwa państwa mogły mieć chrapkę na jakąś ziemię jedną, no i zaczęły ze sobą o tę ziemię walczyć. Najważniejsze konflikty kolonialne, które musisz znać, to konflikt w Indiach, który nazywamy powstaniem Sipajów, konflikt w Egipcie, nazywany powstaniem Mahdiego. Obie te kolonie to są kolonie brytyjskie. O powstaniu Mahdiego powinieneś też pamiętać, że napisano w powieści W pustyni i w puszczy Sienkiewicza. Kolejny konflikt to Chiny, i tutaj mamy
szereg konfliktów. Pierwsza jakby seria to są wojny opiumowe i druga seria to powstanie bokserów. Te konflikty były toczone dlatego, że Chińczycy próbowali się obronić przed wpływem Europejczyków w ich państwie. I kolejny konflikt związany z Wielką Brytanią to wojny burskie, toczone na południu Afryki pomiędzy Burami, czyli tymi osadnikami z Holandii, z Niderlandów, którzy się w Afryce znaleźli już w XVII wieku, a właśnie Brytyjczykami. Do tego jeszcze doszła ludność rdzenna tamtego rejonu, czyli Zulusi. Podczas wojen kolonialnych te mocarstwa kolonialne potrzebowały licznej armii, ponieważ nie byli w stanie na przykład Brytyjczycy wydelegować czy oddelegować do kolonii tak dużej ilości armii, jaka była potrzebna. Zaczęto rekrutować armię z cudzoziemców. I tak tu widzimy Gurków, ludzi pochodzenia nepalskiego na służbie brytyjskiej. Ich znak rozpoznawczy to ta broń. Oraz Sipajów, to jest ludność z Indii, która również zaciągnęła się na służbę brytyjską, ale jak pamiętasz, doszło też do walki z Sipajami, czyli nie do końca oni byli wierni Brytyjczykom. Kolejny skutek kolonializmu to europeizacja nowych terenów, nowych oczywiście dla Europejczyków. I tutaj na tym rysunku widzimy europeizację, czyli przyjmowanie kultury europejskiej przez Japonki i Japończyków. Widzimy, że Japonki są poubierane w takie same suknie, jakie noszono wówczas w Europie. Grają na instrumencie, który był popularny w Europie, a nie w Japonii. Również ten chłopak jest ubrany w tradycyjny wtedy europejski strój arystokratyczny. Czytają Japonki te same powieści, które czytano w Europie. Czyli tutaj widzimy, jak wpływ kultury europejskiej odznaczył się w życiu codziennym Japończyków w XIX wieku. No i jeszcze na koniec taka zabawna reklama, zabawna, niezabawna. Mydła. Mydła Pierce, które jest tak skuteczne, że no, zmyje nawet pigment czarnoskórego, tak? Po wykąpaniu się czarnoskóry staje się biały. Czy to jest śmieszne? Nie wiem. Wtedy chyba się wydawało komuś, że tak, a dzisiaj samooceń. I jeszcze ciekawostka na koniec. Dzisiaj kojarzymy herbatę z Indiami, chociaż Chińczycy są producentem numer jeden na świecie. No i nie bez kozery, dlatego że herbata właśnie się z Chin wywodzi. Jednakże w wyniku rywalizacji o wpływy handlowe tą herbatę wywieziono z Chin i zaczęto ją uprawiać w Indiach. I dzisiaj tą herbatę najczęściej w naszych sklepach znajdujemy właśnie z Indii.